Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest FIFA 14 Ultimate Team odcinek 17. I ostatnio udało nam się awansować do Ligi 7. No co prawda bez mistrzostwa Ligi 8, ale awans to awans. Przegraliśmy ostatnio dwa mecze i mam nadzieję, że dzisiaj to się nie powtórzy, więc przejdźmy do gry. I liczmy na to, że nasz przeciwnik nie będzie jakimś prograczem. Widzimy się, gdy znajdę już rywala. Okej, przeciwnik odnaleziony. Herb Evertonu, stroje były Realu Madryt i jakieś tam, i jaki skład? BPL? Czy Jose Mourinho jako menadżer i skład Chelsea? No, BPL. Chelsea, Liverpool, City, United, tutaj tylko chyba Fellaini z United, no i Courtois z Atletico Madryt na bramce. Fabio Quartararo, teraz dobre podanie do Turana. Turan biegnie, Turan dośrodkowanie i nic z tego, ale dobija to Adriano i niestety obok bramki. Ojojoj, teraz przeciwnik, jego pierwsza akcja, no i zakończona bramką, serio. Staric w 21 minucie, ja atakowałem przez całe pierwsze 20 minut, nie dawałem mu wejść na swoją połowę, on jedną akcją, no, zniszczył mnie w sumie. No dobra, trzeba się zrewanżować. I jeszcze Sergio Busquets. Sergio Busquets, podanie do Adriana. Adrian lobem ponad bramką. I w tym momencie jest... Nie, jeszcze nie koniec pierwszej połowy, no ale cóż. Pierwsza połowa przegrana przez nas. No atakowałem na początku, potem on zdobył nagle jakoś bramkę i od tego momentu już cała połowa należała praktycznie do niego. Nie miałem więcej okazji. Strasznie się zmienił. Po tej bramce, no i niestety na razie przegrywamy. Co będzie dalej? No zobaczymy. Mam nadzieję, że w drugiej połowie nam się uda jeszcze to wyrównać i może jeszcze wygrać ten mecz. Zobaczymy. I dobra akcja, podanie do... Koszta jest za wolny, zdecydowanie. No jest dobry na dośrodkowania, ale do biegów to on się niestety nie nadaje. Ale teraz możemy mieć okazję. Isco, Isco strzał z daleka i jest wyrównanie w 66 minucie. Isco, 1-1. I powiem wam, że właśnie takich akcji trzeba próbować, bo jak kiedyś jeszcze większość moich bramek padała po dośrodkowaniach, po akcjach z skrzydłami, to teraz... Nie potrafię strzelić bramki z dośrodkowania, coś mi to nie wychodzi, dlatego trzeba próbować innego podejścia do gry. Turan, Diego Costa i jeszcze jest szansa, podanie do Adriana. Adrian strzela i szybkie 2-1, 69 minuta i już prowadzimy. I ostatnia akcja w tym meczu, najprawdopodobniej teraz Pedro, on ma szansę, żeby w końcu zabłysnąć. I Pedro, co zrobi Pedro? Teraz dobre zejście, Pedro stracił piłkę i koniec? Czy jeszcze nie? Jeszcze szansa przeciwnika i przejmuje piłkę Pepe. I ruszamy teraz już na pewno z ostatnią akcją i no jeszcze rzut wolny dla nas. Spróbujemy sobie gdzieś tam może wrzucić, może coś z tego wyjdzie. Jest dośrodkowanie, no jednak nieudane, ale jest jeszcze Sergio Busquets. Już sobie uderzymy z daleka, Busquets prosto w bramkarza. I wyrzuca piłkę Courtois. No i ten mecz jeszcze trwa, nie zwróciłem uwagi ile sędzia doliczył, ale już teraz jednak się kończy. No i wygrywamy 3-1. No po kiepskiej pierwszej połowie udało nam się odrobić straty. Isco zawodnikiem meczu. 500 monet dostajemy. I przechodzimy dalej, zdobyliśmy nasze pierwsze 3 punkty w Lidze 7 i liczę na kolejne punkty i szybki awans do Ligi 6. Okej. I może jeszcze... Dobra, przejdźmy do kolejnego meczu, bo nie ma co czekać. Fabio Quartararo nie ma kontraktu niestety, dlatego kontrakt mu jeden damy. Damy mu ten kontrakcik. I co jeszcze możemy zrobić z tym składem? Ktoś jest zmęczony? Obronę właściwie moglibyśmy wymienić i atak, właśnie, atak sobie wymienimy, sobie wpuścimy Benzemę i sobie wpuścimy Pabona. Pabon plus Benzema i jeszcze sobie wpuścimy, o, lewa strona, tutaj się zmęczył Turan, wpuścimy sobie Dawida Wije i wpuścimy sobie jeszcze na środek na pewno Piqué i jeszcze Mascherano, chyba że Varana. Nie no, Piqué i Mascherano myślę, że będą dobrą parą obrońców, jakich napastników. No i dobra,
Takim składem zagramy kolejny mecz. Tutaj Diego się trochę męczy, Lopez, dlatego zbieram na Casillasa. Zbieram na Casillasa, jednak na razie mi to nie idzie. Mam 3000 monet, a Casillas kosztuje 10 razy tyle, więc jeszcze trochę sobie pozbieram. I tak, powiem wam, że z naszych nowych zawodników tylko jeszcze Pedro mi jakoś nie zaimponował jakąś bramką albo dobrą akcją. No może w końcu się przełamie i coś ciekawego pokaże, jak nie, no to może go wymienimy. Zobaczymy. Szukamy przeciwnika i widzimy się, gdy znajdę go już. I przeciwnik odnaleziony. I czy kliknie gotowe? Klika gotowe, stroje Bayernu, Monachium. No też, wyjazdowy też Bayernu, Monachium. A skład? Bundesliga, Bayern Monachium. Bayern Monachium plus inne kluby z Bundesligi, czyli Bundesliga ogólnie. Nie miał dużo jakoś zawodników z Bayernu. No tani też nie są zawodnicy Bayernu, więc w sumie mogę mu to wybaczyć. No ale dobra, zacznijmy ten mecz i postarajmy się o te 3 punkty. I Pedro teraz dobrze pomijał zawodników przeciwnika, ale co dalej zrobi Pedro? Pedro, dośrodkowanie, Pabon i jest bramka. No i Pedro nareszcie popisał się jakąś dobrą akcją i mu wybaczam wszystko złe, co zrobił, bo w tym meczu też miał kiepskie sytuacje przez niego. Straciliśmy na przykład szansę na rzut rożny, no ale teraz się zrehabilitował i prowadzimy 1-0. Dobra piłka do Juanfrana i Juanfran biegnie, dośrodkowanie, jest Pabon, no próba przewrotki, ale nic z tego, Dawid Villa dobija, nadal nic i w końcu, no dobi, jest Pabon. 45 minuta, 2-0 i druga bramka Pabona w tym meczu, ależ zamieszanie było przy tej akcji, ale ostatecznie udało się strzelić gola. Jeszcze Isco strzał z daleka ponad bramką i kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Wynik 2-0 po dwóch bramkach Pabona i posiadanie piłki mamy większe w statystykach, też jakoś tam chyba prowadzimy, ale właśnie statystyki się nie liczą, w każdej chwili jeszcze możemy przegrać, więc trzeba pozostać skupionym do samego końca. I teraz szansa przeciwnika, no i niestety 2-1, Rudnevs. W 70 minucie, no i bramka kontaktowa dla niego, tutaj nie daliśmy rady go powstrzymać i strzela i bramkę zdobywa. No niestety, przydałoby się zdobyć jeszcze jedną bramkę, żeby to nasze prowadzenie było trochę pewniejsze. I niebezpieczna akcja, jest Thiago blisko naszej bramki, jest ślizg, no nie, Thiago ma okazję do strzału i na szczęście nie trafia, na szczęście. Było naprawdę blisko, teraz 90 minuta. Końcówka meczu, Diego Lopez wybija i kto będzie miał piłkę, no nie, oby nie, jest, udało się, 2-1, zwyciężamy, no trudna druga połowa, w pierwszej połowie szło nam znacznie łatwiej, w drugiej już nie, Diego Lopez zawodnikiem meczu za swoje dość dobre interwencje, dzięki niemu właściwie przeciwnik nie zdobył kilku bramek, no i cieszę się z tego powodu i przechodzimy dalej i to już jest koniec tego odcinka raczej. Bo więcej meczu już nie zagramy, 35 minut nagrania starczy tej gry na dzisiaj. Ale okej, mamy 6 punktów w lidze 7. Nadal jesteśmy w strefie spadkowej, jednak już w kolejnym odcinku postaramy się z niej wyjść. I powalczyć o awans, a potem o mistrzostwo. No i jeszcze sobie zerkniemy na nasz skład, przygotujemy go sobie na kolejny odcinek. Właśnie, musimy dać m.in. Pabonowi kontrakt. Kontrakt. Damy mu... Srebrny wyjątkowy? Damy mu zwykły złoty. Czemu by nie? I dobra, ktoś jest zmęczony, ktoś potrzebuje odpoczynku, tak. Mój środek jest do wymiany, czyli wchodzi Chabi Alonso i kto z Chabim Alonso sobie może pograć na środku? Kedira, tak? No to niech będzie Kedira, czemu by nie? I jeszcze na prawej stronie wpuścimy Feuliego czy Banguore. No dobra, damy szansę jemu, bo dawno go nie używaliśmy. Na prawą stronę wpuścimy Montoye i na lewą Jordiego Albę. I już nikt zmęczony nie jest, jeszcze trzeba bramkarza albo wymienić, albo dać mu kartę kondycji, zobaczymy. I tak wygląda skład, którym zagramy w kolejnym meczu o wyjście ze strefy spadkowej. A w tym momencie dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.